wcześniej wspomniałem, posługuje się sygnałami i jest w stanie zrozumieć warstwę zewnętrzną języka, ale byłoby nieporozumieniem utożsamiać zachowania komunikacyjne zwierząt ze sposobem, w jaki myśli, komunikuje i rozumuje człowiek. Dosyć abstrakcyjny wydaje się pomysł, żeby powiedzieć na przykład swojemu psu, co ma zrobić jutro. Aczkolwiek bez trudu zrozumie on polecenie wydane w chwili obecnej, natychmiast posłucha i wykona rozkaz. Jeśli jednak przełożymy zadanie dla naszego psa na następny dzień, to on tego nie zrozumie, ponieważ zwierzę nie zna pojęcia jutra i nie pojawi się, aby wykonać polecenie. Stan naszej wiedzy pozwala stwierdzić, że życie zwierząt ogranicza się wyłącznie do chwili obecnej, do teraźniejszości. Ludzie natomiast potrafią żyć przyszłością. Wszyscy obawiamy się na przykład śmierci. Mamy też inne lęki, które można wyrazić przy pomocy pojęć abstrakcyjnych, jak i bardziej praktycznych czy konkretnych. Należy jasno stwierdzić, że istnieje zasadnicza różnica między zwierzętami i ludźmi, którzy rozumieją warstwę powierzchniową języka w o wiele szerszym zakresie, obejmującym sferę religijną, artystyczną, przyszłość i przeszłość. Zwierzęta nie są w ogóle do tego zdolne. Tylko niezwykle skomplikowane i rozbudowane systemy komputerowe są w stanie poradzić sobie z tego typu zagadnieniami. Przepaść dzieląca świat zwierząt od świata ludzi nawet w odniesieniu do struktury zewnętrznej języka jest o wiele większa niż przypuszczali naukowcy. Pies nie tylko nie jest w stanie mówić, ale nie zdaje on sobie zupełnie sprawy z pojęć, jakie człowiek wyraża przy pomocy głębszych struktur języka, o czym zresztą świadczy jego zachowanie. Skamieliny małp, skamieliny człowieka. Niestety nie znaleziono ich zbyt wiele. W każdym razie dają nam one jakieś wyobrażenie o przeszłości i naszym pochodzeniu. Wszystkie aktualnie zgromadzone dowody niezbicie prowadzą do jednego wniosku. Istniały gatunki małp, które wyginęły, i to samo odnosi się do ludzi. Są bardziej i mniej inteligentne małpy i podobnie jest wśród ludzi. Niemniej jednak obydwa te gatunki nigdy nie miały wspólnego przodka. Małpy pozostaną tylko małpami, a ludzie ludźmi. Z pewnością każdemu wyda się znajomy obraz rozbawionej grupy gapiów stojących w zoo przed klatką z szympansami, które stroją śmieszne miny i w swoich niektórych zachowaniach wydają się tak bardzo do nas podobne. Te podobieństwa rzeczywiście się pojawiają i wymagają rzetelnej interpretacji, a wyjaśnienie jest bardzo zwyczajne. Wszystkie organizmy mają jednego stwórcę, który je powołał do życia. Osobiście uważam, że geny, które są odpowiedzialne za powstanie tak różnorodnych gatunków i rodzajów, zostały stworzone według jednego Bożego projektu. Stąd pojawiające się podobieństwa, które odkrywa dziś biologia. Opracowanie wersji polskiej i udźwiękowienie Fundacja Lux Veritatis we Wrocławiu. Tekst polski Bogumiła Majka.